Dzień dobry Państwu, Jacek Orzuk. Rozmowa specjalnie dla portalu pch24.pl. W studio witam pana profesora Wojciecha Roszkowskiego, doskonale Państwu znanego historyka, ostatnio autora tej oto publikacji Roztrzaskane lustro, upadek cywilizacji zachodniej. Jak Państwo widzą, moja kopia, mój egzemplarz jest już dość sfatygowany. Nie bez powodu, bo często sięgałem do tej książki. Bardzo dużo informacji, bardzo bogata publikacja, panie profesorze, już się spotkała z odzewem dosyć szerokim. Tak, no, trochę to zasługa wydawnictwa też Białego Kruka, który potrafi nie tylko wyprodukować tak grube i drogo wydane książki, ale dystrybuować. Więc rzeczywiście to jakby już zaczyna robić pewne wrażenie. Mam nadzieję, że publiczność się przyzwyczai i zacznie mocniej interesować tym. Rzeczywiście nie tylko treść, ale i forma jest bardzo bogata i bardzo piękna. Roztrzaskane lustro, skąd ten tytuł? Bo ja zanim sięgnąłem po tę książkę, to Roztrzaskane lustro kojarzyło mi się z jedną z baśni Andersena, mianowicie z Królową Śniegu bodajże, gdzie tam diabeł na samym początku roztrzaskał to lustro i kawałki tego lustra wpadły do serca, do mózgu, zatruły te serca i umysły. I muszę powiedzieć, że tego nie ma w tej książce, ale po przeczytaniu jej stwierdzam, że miałem rację mimo wszystko. Jest pan bliski chyba. Oczywiście ja tej metafory użyłem w tekście w jednym miejscu, mówiąc o tych elitach cywilizacji zachodniej, które próbują zrozumieć to, co się dzieje, ale przeglądają się w lustrze, który sami stłukli, sami zdekomponowali, prawda, zdekonstruowali. Więc problem jest nie tyle tutaj samej tej materii, czym jest cywilizacja zachodnia, ale tego, jak ona jest oglądana przez tych, co w gruncie rzeczy kreują opinię publiczną, czy kreują te wydarzenia, które niszczą cywilizację zachodnią. To jest troszeczkę błędne koło. I w tym sensie wydaje mi się, to jest dobra metafora pokazująca to, co się z nami dzieje i to, co słyszymy o tym, co się z nami dzieje. A jak głęboko sięga ta metafora? Czym jest to roztrzaskane lustro? Czy to jest cywilizacja zachodnia, która teraz znajduje się w kawałkach? Czy to roztrzaskane lustro to jest błędny obraz nas samych? Jedno i drugie. No, trzeba by zacząć od tego, jak ja rozumiem cywilizację zachodnią, bo już zetknąłem się z taką opinią, że właściwie ja piszę o czymś, co nie istnieje, że właściwie czym jest cywilizacja zachodnia. Otóż jednak ja uważam, że to, można powiedzieć, to nie jest jakiś idealny byt, który w jakimś momencie w historii wystąpił, tylko to jest zespół pewnych cech, pewnych wartości, pewnych instytucji, które w pewnym kręgu geograficznym funkcjonowały, nie idealnie, bo przecież trudno powiedzieć, że feudalizm był idealnym zwieńczeniem cywilizacji zachodniej. Nawet w XIX wieku ta cywilizacja, którą ja już pokazuję, zaczęła się psuć przecież w XIX wieku, ekspandowała, podbijała świat, dlatego że była konkurencyjna ekonomicznie. Więc trudno mówić o jakimś idealnym stanie cywilizacji zachodniej, ale jednak na nią się składa, i tutaj wracam do właściwie, ja stosuję tutaj dosyć klasyczną definicję tego, co tworzy cywilizację zachodnią. Filozofia grecka, prawo rzymskie, chrześcijaństwo. Każdy z tych filarów wymaga komentarza, no bo nie wszystko z filozofii greckiej jest takim zdrowym korzeniem cywilizacji zachodniej. No, hedonizm, epikureizm, sceptycyzm raczej nie. No ale Sokrates, Platon, Arystoteles, no niewątpliwie Hipokrates. To są te korzenie myślenia, które jest typowe dla cywilizacji zachodniej. To przechodząc już do samej treści książki, zadam takie przekorne pytanie. Czy to nie jest tak, że pańska książka wpisuje się w pewien cykl takich publikacji katastroficznych, tak, z których najbardziej znaną jest chyba Zmierzch Zachodu Oswalda Spenglera prawie 100 lat, tak? I on już wieszczył ten Zmierzch Zachodu. Chesterton pisał, że właściwie, i też wiek temu, że właściwie jesteśmy pod wszystkimi względami gorsi od innych cywilizacji, moralnie na pewno jesteśmy gorsi i tylko wystarczy, żeby cywilizacja muzułmańska wyprzedziła nas technicznie i już leżymy, tak? To było już 100 lat temu. Okazało się, że ta cywilizacja nie upadła. Co więcej, co prawda Imperium Brytyjskie już nie rządzi światem, ale na jego miejsce wkroczyło Imperium Amerykańskie. Teraz podważa się jego pozycję, ale mimo wszystko jest tym hegemonem. Czy to nie jest takie wieszczenie
Wróżenie z fusów, takie przekorne pytanie. Nie, fusów to ja tutaj nagromadziłem tyle, że chyba to nie będzie gołosłowne, co ja piszę. Spengler czy Chesterton, czy ci, co pisali o kryzysie cywilizacji zachodniej już 100 lat temu, no można powiedzieć, byli jakimiś jasnowidzami czy prorokami. Myślę, że z perspektywy czasu sprzed I wojny światowej trudno było mówić o kryzysie czy upadku cywilizacji zachodniej. Jeżeli oni tak twierdzili, no to rzeczywiście szapoba. Natomiast to, co się stało, zwłaszcza od lat 60., to są po prostu fakty. To nie jest tak, że jakieś tam wykolejone czy fałszywe elity zachodnie zboczyły na manowce i zaczęły eksperymenty z cywilizacją, no dosyć szkodliwe, tylko te eksperymenty w latach 60. przełożyły się na postawy masowe. To jest ta rewolucja lat 60., myślę, która najbardziej zaszkodziła cywilizacji zachodniej. Bo myślę, że ta cywilizacja Darwina by przeżyła, Freuda by przeżyła, może marksizm by przeżyła. Natomiast kiedy to stało się przedmiotem, inaczej, przeżyciem, doświadczeniem milionów ludzi z młodego pokolenia, z lat 60. zwłaszcza, którzy dzisiaj wykładają na uniwersytetach, i oni, tak jak cytuję tutaj między innymi postać Cohn-Bendita, Daniel Cohn-Bendit, który wówczas eksperymentował z seksem z dziećmi, a dzisiaj nam tłumaczy, na czym ma polegać Europa. Więc dzisiejsi członkowie tych elit opiniotwórczych, czy politycznych, ale opiniotwórczych, bo również mówimy o mediach, o kulturze, w której to dzieją się rzeczy okropne, to są szkodnicy, którzy tę cywilizację zachodnią nie tylko zaczęli rozkładać, ale w dużej mierze rozłożyli. A co jest tą przyczyną taką najgłębszą? Rewolucja seksualna, pedofilia, jak pan profesor wspomina, jakaś pokręcona filozofia? Czy to wszystko są cząstkowe przyczyny, które składają się na taki obraz, czy jest jakaś dominująca? Ciężko mówić w naukach humanistycznych o takich proporcjach ilościowych. Ja jako historyk oczywiście opisuję pewną rzeczywistość, cytuję różne ilustracje tego stanu zagrożenia, czy kryzysu, czy upadku. I nie chciałbym, żeby czytelnicy mieli wrażenie, że ja się tylko fascynuję tymi przypisami, tymi przyczynkami do tego. Jednak ja próbuję sięgnąć trochę głębiej, zastanowić się, jakie są przyczyny, i tutaj wchodzę troszeczkę na grunt filozofii, czy takiej filozofii historycznej, czy antropologii, w gruncie rzeczy antropologii. Bo ja myślę, że przyczyny tego, co się dzieje, zaczęło się to pogłębiać w latach 60., to, co się dzieje dzisiaj, to jest fałszywa filozofia człowieka. Ja filozofii nie studiowałem, w sensie historii filozofii, no ale się nią zawsze interesowałem i wydaje mi się, że sięgając do tej warstwy właśnie filozoficznej, chyba jednak odpowiadam na te pytania, jak to się dzieje i skąd się to bierze. Otóż ja tam cytuję takie rozróżnienie bardzo proste, można powiedzieć, między antropologią ograniczoną i nieograniczoną. Cóż by to znaczyło? W tradycji chrześcijańskiej filozofia człowieka, czyli antropologia ograniczona, mówi nam, że człowiek jest stworzeniem, który jest w swojej naturze ograniczony, ale stworzeniem bytu nieograniczonego, czy nieskończonego. I że my się sami nie stwarzamy, bo przecież nikt z nas sam się nie urodził, prawda? Sam się nie zrodził. Więc to jest taki truizm. I my jesteśmy ograniczeni ze względu na to, że żyjemy ileś tam lat, że mamy jakiś kod genetyczny wpisany i tak dalej. Jesteśmy ograniczeni również w sensie nawet korzystania z wolności, bo jeden wybór w jakiś sposób determinuje następne wybory, prawda? Ja tam chyba zacytowałem taki przykład, jak ktoś wyskoczy z wieży Eiffla, no to już drugiego wyboru nie ma, prawda? Antropologia nieograniczona twierdzi, że człowiek sam się stwarza. Ponieważ, i to oczywiście punktem wyjścia, jest negacja istnienia Boga. Niestety tego wszystkiego nie da się wytłumaczyć bez sięgnięcia do dosyć podstawowych pojęć, takich jak filozofia człowieka i wiara. Poznanie w ogóle. Tam w pewnym momencie doszedłem do czegoś takiego, co sobie sam uświadomiłem zaraz. Jeżeli ktoś mówi, ja nie wierzę w Boga,
to on wie coś lepiej niż ja? Chwileczkę, to jest zafałszowanie w ogóle swojej pozycji. Powiedzmy, ja wierzę w Boga, a ktoś mi mówi, że nie wierzy w Boga. Nie, on wierzy w nieistnienie Boga. Czy on coś wie? Czy on coś wie więcej niż ja? Nie. To jest też wiara. Mało tego, jest to wiara o tyle, że jak logicy mówią, nie da się udowodnić nieistnienia czegoś. Nikt nie udowodnił nieistnienia Boga. Tak samo jak ja uważam, że nie ma dowodów na istnienie Boga, tylko są pewne argumenty i są poszlaki takie czy inne, które wskazują na to, że to jest jedyny racjonalny punkt widzenia. Ale tak jak mówi ksiądz profesor Michał Heller, nawet inteligentny projekt jest próbą, że tak powiem, dodefiniowania Pana Boga. Jeżeli Bóg jest, to On jest niedefiniowalny. On jest nieskończony jako Stwórca nas wszystkich. Nie da się złapać za ręce i za nogi, prawda? Więc inteligentny projekt, chociaż można powiedzieć wielki wybuch 14 miliardów lat temu, raczej wskazuje na stworzenie. Ale jeżeli ktoś mi mówi, nie wierzę w Boga, to proszę, żeby mi nie mówił, że jest ode mnie mądrzejszy. Czyli ten komponent religijny, właściwie osobistej wiary, czy jest konieczny, jest konieczny do opisu regresu bądź postępu cywilizacji. Tak, tak. I teraz pytanie, w co się wierzy? A nie wystarczą takie, powiedzmy, studia socjologiczne ortodoksyjnego katolika, chociażby na przykład Feliksa Konecznego, który opisywał dopiero te pochodne rzeczy, bycia bądź niebycia katolikiem, cywilizacji katolickiej, jakie są tego skutki? Ja idę tym tropem, natomiast wydawało mi się, że trzeba jednak sięgnąć do samego spodu, do tego, co jest najważniejsze, bo ja w bardzo wielu rozmowach z różnymi ludźmi, którzy mają wątpliwości, którzy dyskutują w kwestiach takich, co to znaczy, że tam, nie wiem, w czasie rewolucji lat 60. mówili rób to, co, znaczy teraz mówią rób to, co, a wtedy, jeżeli coś sprawia ci przyjemność, to rób to. No to co to znaczy, jak to interpretować? No można erystycznie debaty prowadzić w nieskończoność, ale gdzieś na samym końcu jest to. Czy wierzysz w Boga, czy wierzysz w nieistnienie Boga? I wobec tego, jak definiujesz naturę człowieka. I wydaje mi się, że istotą tego kryzysu i upadku cywilizacji zachodniej jest to, że w niej zredukowano człowieka właściwie do tworu, który nie ma natury. W tradycji chrześcijańskiej to w różnych rozmowach to wychodzi. Ja mówię tak. W tradycji chrześcijańskiej człowiek, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jakie elementy tej boskości zawiera? Ja myślę, że chociaż dwa elementy. To znaczy wolna wola i sumienie. To jest taki, nie wiem, jakiś odcisk palca Pana Boga, który w nas jednak odpowiada za wybory, za ocenę własnych wyborów. To, co Pan powiedział. I już tylko dokończę myśl. I teraz, jeżeli tradycję chrześcijańską się zastępuje tradycją marksistowską, gdzie człowieka zredukowano do bytu ekonomicznego, darwinistyczną, do bytu biologicznego i freudowską, do bytu, który w gruncie rzeczy jest zdominowany przez instynkty jakieś, głównie seksualne, no to pozbawia się go najistotniejszych elementów. No a dzisiaj większość filozofów tych nowoczesnych mówi, że człowiek jest bytem bez natury, że to jest jakby biała karta i zaczyna się zapisywać tę kartę w sposób momentami horrendalny. Pytam, dobrze, że Pan powiedział o wolnej woli i o sumieniu, bo ja w tej książce nie dostrzegłem zróżnicowania, znaczy wśród wskazywania przyczyn kryzysu cywilizacji zachodniej, nie dostrzegłem tutaj zróżnicowania na zbytniego na katolicyzm, na katolicyzm i protestantyzm. No, znaczy Pan to traktuje raczej jako chrześcijaństwo i raczej bardzo przychylnym okiem spogląda Pan profesor na te konserwatywne nurty protestanckie. I stąd moim zdaniem przesuwa Pan początek tego kryzysu na XIX wiek, a nie na XVI. Nie, ja o XVI wieku mówię. Ja tylko tam mówię o Lutrze i o tragedii Kościoła, który został rozdarty. I chyba nawet wspominam o tym, że te odłamy protestantyzmu coraz bardziej grzęzną w problemach teologicznych i moralnych. Tyle tylko, że ja jednak byłbym ostrożny w jednej rzeczy, bo czym innym jest teologia czy instytucje protestanckie, a czym innym jest wiara
szarego człowieka. Jeżeli ja słucham gospel amerykańskich, to bardzo często to są, jak ja się śmieję, staronowo-prezbiterianie jacyś. Jacyś gdzieś na prerii, jakaś odmiana chrześcijan. Ale jeżeli ci ludzie autentycznie w życiu codziennym praktykują wiarę, to w tym momencie Luther mi tak strasznie nie przeszkadza. Jeżeli oni być może są bliżej Boga niż wielki teolog katolicki, który dzisiaj mówi, rób ta, co chce tam. I to jest, znowu wracamy być do... Być może, tutaj jestem populistą, czy co, ale ja byłbym ostrożny w takim wykluczaniu ludzi, którzy w gruncie rzeczy zostali wychowani w jakiejś tradycji chrześcijańskiej i nie odpowiadają za Lutra. I nawet nie odpowiadają za wyświęcenia kobiet i lesbijek gdzieś w centrum. A ja absolutnie nie chciałem czynić z tego jakiegoś szczególnego zarzutu. Chciałem to wspólnie z panem profesorem doprecyzować, bo znowu wracamy do Konecznego. On też wskazywał na bizantynizm pruski, bardzo antyludzki, ale wskazywał też, że właściwie wtedy jeszcze, jak anglikanizm był dosyć konserwatywny, on wskazywał, że to jest jednak, tam są jednak jeszcze zdrowe poglądy niekiedy chrześcijańskie. No, anglikanizm teologicznie do niedawna się mało różnił od doktryny rzymskokatolickiej, natomiast i to jest tragedia chrześcijaństwa, że w momencie, kiedy zaczął ten dialog się nasilać, to Anglikanie zaczęli wyświęcać kobiety. No po prostu jakby chcieli zerwać ten kontakt. Więc ja mówię ja używam słowa chrześcijaństwo, można powiedzieć, z dobrą wolą. Bo myślę, że w Kościele katolickim też nie wszystko się dobrze dzieje. No właśnie, pan to zawarł w jednym rozdziale. Tak, nie chcę w to za bardzo wchodzić, bo jako wierny syn Kościoła nie chcę się pastwić nad niektórymi zjawiskami w tym Kościele, ale niestety no, musiałem o tym wspomnieć, bo wiele rzeczy tutaj jest niepokojących. No i pewnych rzeczy nie można przemilczać. I dokładnie, czego pan nie przemilczał? Tak. No, problemów, które wynikły z Soboru Watykańskiego, z tego, w jaki sposób on był jakoś zaprogramowany i jak otwarcie Kościoła katolickiego na świat współczesny zagubiło pewną podstawową kwestię. Na co w tym świecie dzisiejszym Kościół może się otwierać, a na co nie tylko nie powinien się otwierać, ale powinien ekspandować ze swoją aktywnością. I wydaje mi się, że ojcowie soborowi nie bardzo sobie to wyobrazili. Co to oznacza otwarcie? W ogóle słowo otwarcie Kościoła jest, wydaje mi się, kluczowe. Dlatego, że Kościół zawsze był otwarty i powinien być otwarty, iść w świat i nawracać, prawda, apostołowie. Tyle tylko, że Kościół współczesny czasami otwiera się i wpuszcza do środka rzeczy, które mu szkodzą. Tylko to się nie zaczęło od obecnego pontyfikatu. Nie, pan to się zaczęło, myślę, w Soborze. I kiedy właśnie, kiedy katolik... Do jakiego momentu powinien to dociekać tych przyczyn, a kiedy powinien powiedzieć już stop, tak? No bo cofniemy się, mamy spotkania w Asyżu za Jana Pawła II. Cofniemy się do Soboru Watykańskiego i do Pawła VI, do tego, co zrobił z liturgią po Soborze Watykańskim II. Po Soborze, zaznaczmy to. Cofniemy się wcześniej, reforma psalmów, to jest już przełom XIX i XX wieku, tak? Więc gdzie możemy? I tak sięgniemy do świętego Piotra, który też był grzesznikiem, tak? Bo zdradził Pana Jezusa. Dokładnie. I właściwie ja nie jestem historykiem Kościoła, ale dla mnie historia Kościoła, tak jak ją po troszku poznaję, tam staram się dociekać, jak to było, jest tematem fascynującym. Dlatego, że jeżeli mówimy dzisiaj o kryzysie Kościoła i analizujemy jego przyczyny, to miejmy świadomość, że Kościół jest instytucją przez 2000 lat w stanie kryzysu jednocześnie. I odradzania się. I oczywiście, no, można powiedzieć wprost, że to, co jest kryzysem, to jest ludzkie, to, co jest elementem odradzania, jest boskie. Bo to Chrystus założył Kościół. Niektóre elity intelektualne powątpiewają, no, ale to odsyłam do Ewangelii. Wprost powiedzieć. Gdzie pan widzi nadzieję, oczywiście oprócz tego, że w Chrystusie, na odrodzenie się Kościoła? Nie ma innej świeckich nadziei. Kardynałów? Mówię o przyczynę wtórną, nie o przyczynę pierwotną. Pierwotnej przyczyny nie ma innej przyczyny. Tak, to oczywiste. Ja myślę, że powrót do Ewangelii rozumiany w sposób jednak, no powiem, użyję takiego słowa, które pewnie będzie niepopularne, tradycyjne. To znaczy
te interpretacje Ewangelii, które pomogły Kościołowi przetrwać wszystkie kryzysy, przecież to były herezje, nacisk polityczny. Przez 2000 lat Kościół nieustannie musiał walczyć i z wrogami wprost, i z herezjami w środku, i z naciskami politycznymi. Przecież w czasach feudalizmu hierarchowie kościelni to byli funkcjonariusze państw feudalnych, niemalże książęta mianowani przez cesarza. Więc ten rodzaj wyzwań, które przed Kościołem były, te wyzwania były pokonywane przez pewien rodzaj interpretacji Ewangelii, który okazał się najlepszy. Ja bym go nazwał ortodoksyjny, ale oczywiście to się otwiera dyskusję, co to znaczy. Bo przecież i w słowach Chrystusa mamy czasami takie dwie konstatacje brzegowe, prawda? Bo idźcie, nauczajcie wszystkie narody, ale do Samarytanki mówi, czy do Syrofenicjanki mówi o wieprzach, prawda? Ale co to znaczy? Czy to znaczy, że Kościół odrzuca innych? Bo można te słowa Chrystusa do Syrofenicjanki, no nie, Kościół to jest instytucja, którą trzeba zamknąć, a poganie precz. Czy wątpiący precz, odłączamy. Tyle tylko, że Chrystus to powiedział moim zdaniem trochę prowokująco, żeby wyzwolić w niej deklarację wiary. Więc jego postępowanie, wydaje się, powinniśmy przybliżać, tłumaczyć sobie i starać się zrozumieć w życiu Kościoła jak najbardziej. No to jest apel, można powiedzieć, świeckiego syna Kościoła, a nie do hierarchów, może trochę bezczelny, ale wydaje się, w tym coś jest, że to wszystko, co jest z tego świata w Kościele, może mu zaszkodzić. Tylko to, co jest z Królestwa Niebieskiego, co Chrystus nam zostawił jako przekaz, który do końca trzeba zrozumieć i dobrze zinterpretować. Na koniec chciałbym poruszyć jeden z tematów tych przejawów upadku cywilizacji zachodniej, który najbardziej mnie wstrząsnął. To jest kwestia aborcji, to jest kwestia tych wszystkich działalność Planned Parenthood, to ile osób zamordowano w wyniku aborcji, w jak brutalny sposób się to wykonuje, że nawet aborcja przy urodzeniu. To niby wszystko wiemy, dochodzi do nas to w mniej lub bardziej szczątkowych informacjach. Pan to wszystko poukładał i uporządkował. Tylko ja cały czas mając przed oczami ten rozdział, to miałem przed oczami równocześnie wizję Chestertona, w której on pisze, że Kartagina, która mordowała, która służyła Molochowi czy jakiemuś innemu krwiożerczemu bogu i mordowała swoje dzieci, została podbita przez Rzym i całe szczęście, że Kartagina została zaorana i posolona, tak? To jest taka wielka metafora, w jakim sensie tak. Oczywiście Rzym nie był święty, bo nie był Kaligula i Tyberiusz i różne paskudne postacie, ale akurat pod tym względem, znaczy w tej metaforze jednak jest bardzo ważny element prawdy. Znaczy to, w jaki sposób w ogóle podchodzi się w ogóle do życia. To jest kolejny element, moim zdaniem, tego, co służy upadkowi cywilizacji zachodniej, stosunek do życia. Bo obrońcy tej cywilizacji twierdzą, no dobrze, ale nigdy nie było aż takiej wrażliwości na jeńców, na chorych, na niepełnosprawnych, podjazdy się im robi i tak dalej. No dobrze, ale ja tam cytuję z artykułu chyba First Things wrażenie człowieka, który nadepnął na ulicy w mieście amerykańskim, nadepnął na szczątki abortowanych dzieci, wysypanych z worka. To jest drastyczny obraz. Tak jak drastyczne obrazy przedstawił Nathanson w filmie Niewy Krzyk. I teraz, jaki jest stosunek do życia tych obrońców cywilizacji zachodniej, którzy są tolerancyjni wobec filmów, zabili go i uciekł, morduje się, tam krew się leje, nie ma problemów. I nagle dostają histerii, jak widzą Niemy Krzyk Nathansona. Dostają histerii, nie wolno tego pokazywać, bo to obraża uczucia. Czyje uczucia? A można egzekucję pokazywać, można wszystko robić, śmierć, cierpienie można pokazywać, tylko tego nie można pokazywać. Co to mówi o tych ludziach, o ich sumieniu? I ta drastyczna scena, w której przechodzień nadepnął na abortowany płód, byłaby najbardziej drastyczna, gdyby nie to, że ogromna część z nas, może część z Państwa, prawie wszyscy,
używamy, albo bardzo możliwe, że używamy abortowanych płodów, używając kosmetyków, używając niektórych produktów spożywczych, używając produktów różnego rodzaju gałęzi przemysłu. To była kwestia, która najbardziej mnie poruszyła i tutaj byłem niepewny, czy mamy dostatecznie silne dowody. Ja cytuję te źródła, nie przesądzając, czy mamy 100% procesowe dowody. Historyk jest w takiej sytuacji, że może podawać źródła, troszeczkę jest tutaj, że tak powiem, swobodniejszy w tym, że no, ja tylko przedstawiam hipotezę, prawda? Ja nie muszę przedstawiać dowodów procesowych. Natomiast jeżeli to jest prawda, to jest dramatyczna sytuacja. To jest po prostu coś, ja to, ten podrozdziałek nazywałem współczesny kanibalizm. I no, da się, że reakcji tych oskarżanych podmiotów nie było, więc nie wiem, jak to jest. To jest tak, jak być może już jesteśmy na etapie abażura ze skóry ludzkiej, tylko w formie kosmetyków na przykład. Nie wykluczam tego i wielbicieli rewolucji francuskiej też odsuwam do słów Saint-Justa, który bardzo sobie cenił spodnie z damskiej skóry. Czy różnych innych potworów, które są w podręcznikach czasami pokazywane jako ojcowie założyciele systemu demokratycznego. Co nie znaczy, że rewolucja francuska znowu, jako historyk muszę powiedzieć, rewolucja francuska przyniosła też pewne pozytywne elementy. Uwłaszczenie chłopów, uobywatelnienie dużej części społeczeństwa, zgoda. Tyle tylko, że cena moralna w perspektywie 200 czy 200 tam iluś lat jest jednak dramatyczna. To jeszcze tylko na koniec powiem, że te paralele z rewolucją francuską czy z III Rzeszą to nie są jakieś bardzo dalekie zestawienia, bo już kilkanaście lat temu obiegła media informacja, że firma, która produkowała jedną z pigułek wczesnoporonnych, to jest firma powstała bezpośrednio z przekształceń spółki, która produkowała cyklon B do obozów koncentracyjnych. Tak, jest pewna tradycja. Ten artysta, który, ten Niemiec, który te wystawy robi ze zwłok ludzkich, okazał się chyba synem czy bratankiem jakiegoś przestępcy hitlerowskiego. To i wiele więcej informacji na temat upadku cywilizacji zachodniej w książce potężnej publikacji profesora Wojciecha Roszkowskiego Roztrzaskane lustro. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za tę rozmowę, a państwa zachęcam do czytania i do podziwiania tej publikacji.